Witam serdecznie pana burmistrza w Krynicy Zdroju, pana Piotra Rybę. Dzień dobry, witam. Święta pana Władysława Skotarka. Dzisiaj to prawda spóźniona pani przewodnicząca rady, ale dołączy do nas co nieco później. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę państwu dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, jak największego szczęścia w nowym roku, który za niedługo nas też już przywita. Życzę błogosławieństwa Bożej Dzieciny. Ja chciałem oczywiście państwu życzyć zdrowych, błogosławionych świąt szczęśliwego nowego roku. Tak, żebyście państwo zawsze żyli w poczuciu własnej wartości, godności. Tak, żebyście państwo zawsze mieli ciepłą sprawę, spokojny kąt i wsparcie w rodzinie, znajomych. Dziękuję bardzo. Przyszedł Jezus, nasz Pan i Zbawiciel. Chcemy dzisiaj uczcić naszą obecnością i modlitwą ten właśnie wieczór Bożego Narodzenia. To On nas dzisiaj gromadzi, jednoczy przy tym wspólnym stole. Moi drodzy, na początku posłuchajmy tej przepięknej opowieści o Bożym Narodzeniu. Tak jak zapisała to Ewangelia w relacji świętego Łukasza. Bardzo prosimy o odczytanie tego fragmentu Ewangelii. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła. Tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu.
Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Oto słowo Pańskie. Módlmy się, moi drodzy, tak jak to czynimy w naszych rodzinach, w naszych domach, w ten szczególny wieczór wigilijny. Módlmy się modlitwą, której nauczył nas Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. I zabierzmy jeszcze te chwile tutaj wspólnie spędzone razem Maryi, patronce naszego uzdrowiska, naszego miasta, Królowej Chińskich Zdrojów, Boga Rodzicy. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Radosnych, zdrowych i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia wszystkim nam życzę. Szczęść Boże. Moi kochani, a teraz może zaświećmy świecę, która jest światło i jest symbolem Chrystusa. Złączmy się swoimi dłońmi, przekażmy sobie znak pokoju i zaśpiewajmy tą kolędę, którą pewnie każdy z nas zna. Przekażmy sobie znak pokoju. Ten szczególny dzień się budzi. Światło Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Gniewu śpiony.
przyjdą dni powszednie. Braknie nagle ciepłych słów. Najjaśniejsza gwiazda zblednie i niepokój jak co roku wróci znów. Teczki są tutaj na stołach naszych, na talerzykach. Niech każdy sobie weźmie opłateczek teraz do rączek. No i przekażmy sobie właśnie ten znak pokoju, miłości. Zżyczmy sobie to, co jest w naszych sercach. Jezusowi